No i za moment po raz kolejny, jak to w wyścigach sztafetowych często bywa, czekają nas duże emocje. 4x207 dowolne w wykonaniu panów. A to się pierwszy nadmazem z zapołem Warszawa, zespół drugi. Świerczyński, Pamulow, Barwa, Zmachnik. To może drugi na Tereza Miechakraków. Łuczak, Suzin, Kwizna, Wysoczyński. Na torze trzecim AZT Zabołek Katowice, Kuzma, Farowski, Kłos, Poprawa. To czwarty mistrzowie Polski sprzed roku, NKP Szczecin. Zaborowski, Krupecki, Kurtek, Zieliński. Na torze piątym srebrni medaliści sprzed roku, Bożena Śląska, Wrocław. Połuk, Kuzmik, Zaczyński. Na torze szóstym drużyna młodzieżowa AZS Katowice, Chmiel, Błynki, Rosmeja. To siódmy korner, Zielona Góra, Szczepański, Ptaszyński, Dubiel, Kołodziejski. I na osiem AZS AWL Warszawa, zespół młodzieżowy, Szarliński, Certak, Kocior, Pasula. No i właśnie na pierwszą zmianę na pewno faworytem tej części rywalizacji będzie Filip Zaborowski. No ale ciekawi jesteśmy też, jak wystartuje Jan Hołm. Rano nie tak kwalifikował się do wyścigu w Mijamowego, ale w tym sezonie nieźle wpisywał się na L200 dowolnym również. No i Sebastian Szczepański oczywiście, też nieobecny w finale. Zawodnik Kornera Zielona Góra zaczyna najszybciej, 24-6. Zobaczmy, czy Sebastian Szczepański zbliży się do najlepszego tego rocznego swojego rezultatu. Tam minuta 46 z groszami popłynął we Francji. Zawodach kontrolnych to dzisiaj rano nieudane zupełnie eliminacje. No i patrzę, w jakiej tak naprawdę dyspozycji jest w środku zdani. 51-9 rozpoczyna, prowadza po 100 metrach. Teraz Filip Zaborowski, Jan Hołm, Piotr Łuczak na to, że drugi zawodnik Agiecha Kraków. Na pewno Szczepański kołowę nieco śmieszni i mają rękę w nogach, żeby było wszystkich prawnych sygnału. Szczepański kołów Zaborowski, czyli Zielona Góra, Śląsk i NKP Szczecin. Popłynęli Zaborowski i Kołów. No i zmiany w drugiej. W drużynie Zielonej Góry Ptaszyński, Krupecki w drużynie ze Szczecina i od razu, od początku, Oskar Krupecki wysuwa się na prowadzenie. A w drużynie z Katowic Kasper Kriki tam jest. Śląsk-Wrocław powinien po wypoczynach prowadzić. Zielona Góra na czwartym miejscu w tej chwili, a to jest Katowice. Na dalej Oskar Krupecki wsiądzie w stanie się trzyma, zawodnik NKP Szczecin. Uznając Kasper Kwiza, to będzie finiszował mocno ostatnich 50 metrów, aby najwyprzedzić zawodnika ze Szczecina. Trzeba będzie spokojnie jak najszybciej. Niekoniecznie będzie do tyka, a nie szybciej nie będzie. Ogromne więcej dla swojego zespołu. 50 różnicy. Thank you.
Maciej Kuśnik. Nad Pawłem Puszkiem. Tomek Grzegorz Kuna. Ale się, bo to samo. Tak, tak. Ile się to jest, ale nie lecimy.
Miejsce drugie, umytane srebrne, zespół Śląska Wrocław. 7:02.25. Srebrni medaliści popłynęli w składzie Jan Wołów, Kasper Klik, Maciej Puszczyk, Karol Zaczyński. I miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł Mistrzów Polski, NKP Szczecin. 7:08.14. Złota sztafeta popłynęła w składzie Filip Zaborowski, Oskar Krupecki, Paweł Furtek, Dawid Zieliński. Serdecznie gratulujemy zwycięskim zespołom.